Siemanderko, cześć i czołem. O, witam w kolejnym cudownym, słonecznym, zimnym, angielskim, depresyjnym i niszczącym mój biedny, niedorozwinięty umysł. Dobra, zgubiłem sentencję. Nie, czas z tym. Stwierdziłem, że dzisiaj trochę odbiegniemy od tematu i damy sobie troszeczkę spokoju z naszymi kochanymi rodakami, ale nie do końca, ponieważ temat nadal będzie irytujący i wkurwiający. Różnica będzie tylko taka, że nie będę teraz mówił dosłownie tylko i wyłącznie o naszych rodakach za granicą, ale również chcę napomknąć o swojej starej pracy, która mi ostatnio tak się dziwnym trafem przypomniała. I jest to Dog Data w Walwajku. Pęk! Właśnie tak, moi drodzy. O tym cudownym, przejebanym jak Mordor miejscu chciałbym właśnie z wami porozmawiać. A raczej inaczej, to nie będzie rozmowa, po prostu posłuchajcie, co mam na ten temat do powiedzenia. Ogólnie pierwszy tydzień, miejsce całkiem spoko. Wrażenia nie najgorsze. Fabryka dzieliła się na ogólnie cztery bodajże działy, z tego co pamiętam. Był to Bolcom, był to Bayernkorf, był to V&D, tak, V&D i Zalando, chyba. Jo, jakoś tak to wyglądało. No i ja tam akurat pracowałem tylko na V&D i na Bolcomie. Na Bolcomie jeździłem na wózku, na V&D jeszcze pracowałem jako picker. Picker, no. Coś w ten desej, no. Bieganie, przyjeżdżały, wiecie, pierdółki, pierdółeczki, najróżniejsze, naprawdę najróżniejsze, nie opiszę wam teraz dokładnie tego, tylko po prostu przyjeżdżało mnóstwo gówna, które trzeba było zabukować i wrzucić na lokację, nie? I niestety to wszystko było ręcznie. Miliony małych pudełeczek, miliony różnych durnych pierdół i ich przyjebane głodem opcji skanowania. Łeb rozjebany po prostu, naprawdę, nie? Cóż mogę powiedzieć, no parę kłótni tam było, względem tego, że po prostu ja wiedziałem, jak robić to szybciej i żeby było sprawnie, z minimalną możliwością błędu. Oni woli robić to, jakby to ująć, chujowszym sposobem, który przedłużał strasznie ci pracę, a ty musiałeś dwa razy szybciej robić, żeby dogonić tak zwaną normę, których nienawidzę. W żadnych miejscach, w żadnych zakładach pracy nienawidzę norm, targetu, mam to w piździe. Nienawidzę, jak mi ktoś narzuca odgórnie, ile czegoś mam zrobić w trakcie danych 8 godzin. A jak w tym momencie mi się zachce, za przeproszeniem, szczać, ale nie dwa razy, tylko trzy razy, to już będę miał 30 sekund straty i biedna firma jest przeze mnie tak stratna na tyle pieniążków, że o mój Boże, nie? Tak. Ogólnie miejsce, którego Dog Data, miejsce, którego strasznie nienawidziłem po pierwszym tygodniu, już zobaczyłem po prostu, co tam się dzieje i jak w ogóle Polaczki się tam zachowują. O mój Boże. Wszystkie dziewczyny, z którymi pracowałem, z wyjątkiem chyba dwóch tylko z całej ekipy. Okej, inaczej, te dziewczyny, które tam pracowały najdłużej, miały największy problem, że po tym, jak przyszedłem, był ogólnie duży Black Friday czy coś takiego, duży rozmach z robotą, było tego od cholery wszystkiego do zrobienia. No i na początku, okej, starałem się, biegałem tu, ten, ale zobaczyłem, że roboty jest coraz mniej, tak, że się skończyło. No to też sobie spasowałem, tak, no nie będę przecież, kurde, cały rok biegał od piętra do piętra i biegał i to tam bukował, roznosił, bawił się, kombinował, nie. Zrobiłem, co miałem zrobić, super, no to teraz możemy wrzucić sobie trochę na luz, tak, bo skoro tej pracy aż tyle nie ma, a też po co mam iść wcześniej do domu, skoro mogę iść o tej samej godzinie, co zawsze, tylko mniej zmęczony, sorry. No niestety, to im nie pasowało, wiele rzeczy im nie pasowało. Mi na przykład nie pasowało, jak mam być szczery, to, że to było pierwsze miejsce, do którego oficjalnie przysięgam wam, miałem tak, że jak tam wchodziłem, po prostu było ok, wstawałem rano uśmiechnięty, zadowolony z życia. Mówię, to jest ten dzień, bach, idziemy, tylko przekraczam próg fabryki, ja pierdolę, nie. Dołek, centralne zejście takie, cały wypukany człowiek z energii w ogóle, na samym wstępie tylko się wchodziło, od razu człowiek był wypukany, nie, z energii, z chęci do życia, z czegokolwiek tak naprawdę, nie. Rutyna tam to tak zżerała niesamowicie, że szok. Radio, które tam w ogóle puszczali, to wszyscy, coś wszyscy mówili, każdy tam protestował, były pisma nawet w tym kierunku do governmentu wysyłane. Nie chcę tego radia, ono jest chujowe, po prostu, jest do dupy, nie nadaje się, nikt go nie chciał słuchać. Mimo to nie, bo odgórnie sobie ludzie stwierdzili, nie, nasz kochany government stwierdził, że to radio jest tu od zawsze. Ta stacja, sorry, to była stacja w ogóle, jak ona się nazywała? Nie chcę teraz pomieszać z angielskimi, wiecie, bo... Piu.
nie, nie wiem, nie, teraz już sobie nie przypomnę nazwy tej stacji, sorry, nie? Może ktoś w komentarzach, ten, że tak to powiem, ujmie to, może akurat ktoś z tej fabryki to ogląda, pamięta te czasy, nie wiem, jakby co, no to będę wyszukiwał. Wracając do tematu, radio. I jak to Góra stwierdziła, radio zostaje względem tego, że w tym radiu puszczałem najbardziej różną muzykę po prostu. Nie wiem, chciałem to ładniejsze słowo ubrać, nie wyszło mi jak zwykle. No, po prostu różny rodzaj, każdy rodzaj muzyki. Od tej najstarszej, takie lata 70-80, po teraz tą najnowszą i taki mix. No i o, fajnie, tylko co z tego, jak ta lista składała się z 30 piosenek, które leciały cały dzień i po prostu człowiek czasami był już taki zniszczony tym miejscem, tym brakiem energii, tym zmęczeniem w pracy, plus jeszcze to spierdolone radio i te spierdolone piosenki, które słyszysz od samego rana do końca swojego shiftu. O, nie pomagało to, uwierzcie mi, nie pomagało mi to w ogóle. Coś jeszcze mogę powiedzieć. Trzy osoby miło sam wspominam. Jest to Kasia, moja szefowa, która mi może się na sam koniec chujowo wobec mnie zachowała, to i tak ją lubię, bo jest po prostu w porządku i tyle. Iza, która jest w ogóle z mojego miasta, pozdrawiam cię, Iza. I... Bang, zapomniałem imienia. Beata albo Karolina. Nie jestem teraz pewny. Jedna taka babeczka, która według mnie rozpierdalała tam wszystkich. Po prostu miała swój system na życie. Miała tam kontrakt i żyła sobie po prostu z uśmiechem na twarzy, nie? Tak jak inni po prostu kontraktowi dawali się rżnąć w dupsko, za przeproszeniem, za taką marną pozycję, tak ona po prostu to została i sobie tam żyła z uśmiechem na twarzy, mając wszystkich w dupie. Nikt jej niczego nie narzucił. Tak jak ludzie chodzili, o, nie dostałem urlopu, mogę tylko na tydzień, albo w ogóle nie mogę jechać. To tak myślę, kurwa, gościu, masz, czy tam typiaro, masz kontrakt, kurwa, możesz co chcesz tak naprawdę. Co to ma być, że nie dali mi urlopu, bo w tym miesiącu za dużo osób. Od czego mają agencje, takich jak ja? Dzwonisz brać, kurwa, gościa czy typiarę na jej miejsce i dziękuję jej, lecisz na urlop na 2-3 tygodnie. A że masz, kurwa, słabą gębę przy szefie, no to przykro mi, no. Gadka w życiu pomaga i to cholernie, nie oszukujmy się, nie? I są dwie osoby, które zajebiście niemiło wspominam i to właśnie była taka Kasia blondynka i Karolina brązowe włosy. One zawsze w dwójkę razem wszędzie się tam motały i tak dalej. No, was dziewczyny za to nie lubiłem strasznie, bo odgrywały się straszliwie taką rolę polskich Holenderek, nie? Wy się tak Polski trochę wstydzicie, nie lubicie się przyznać, że w ogóle jesteście z Polski, wolicie grać po angielsku niż po polsku, a ogólnie staracie się używać tylko holenderskiego, bo się go uczycie. Fajnie, spoko, szacun. Ja też lubię gadać po angielsku, lubiłem używać jak najwięcej holenderskiego, jak się go uczyłem. Ale nigdy w życiu bym nie powiedział, że wstydzę się tego, że jestem z Polski. Nie powiedziałbym nigdy w życiu tego, że się wstydzę tego, że jestem z Nysy. Okej, są takie chwile, momenty zwątpienia, że po prostu jak widzę, co Polacy odpierdalają za granicą, tak jak właśnie przykład, który podałem, tak zwanej próby polskiego zholendrzenia się, że tak to sobie ujmę. No to po prostu nie, sorry, to w tym momencie ja tak żałuję, że jestem Polakiem, a może nie tyle co żałuję, tylko jest mi wstyd za to, że taka wielka część mojego narodu robi z siebie takie pośmielisko za granicą po prostu. I tylko właśnie tego jest mi szkoda. Bach, jeszcze ostatnie, tak na sam koniec w sumie powiedzmy, moment kulminacyjny, może powiedzieć, tego odcinka. Agencja, przez którą tam pracowałem, Hobaj NL. Powiem tak, nie do końca mogę o nich coś złego powiedzieć, bo tak właśnie jest to całkiem w porządku agencja, jeśli chodzi o pracę i tak dalej, no są suwerenni, wypłacają pieniądze, nie ma z nimi żadnych takich problemów, a myślę, że to, co po prostu się tam wydarzyło między nami, to jest kwestia prywatna. Typowo już taka prywatna, że po prostu ja coś odjebałem, oni też trochę odjebali, ale ja w sumie mogę powiedzieć, że bardziej, za bardzo chciałem się tam porządzić trochę i wyszło jak wyszło, no trudno, nie pierwsza, nie ostatnia praca, jaką straciłem. Czy z mojej, czy z czyjejś winy. Bywa różnie, wiecie sami dobrze, jak jest w życiu, nie? Także co, no, na temat mojej kochanej, magicznej dogdaty, którą tak zajebiście wspominam, że aż mi się żyć odechciewa. To by było tyle. I jeśli mi się przypomni jeszcze jakieś fajne, ciekawe miejsce pracy, o którym mógłbym powiedzieć coś negatywnego, ponieważ nie będę pozytywnie się wypowiadał na temat korporacji, w których robiłem. A na dzień, by były takie miejsca, to i tak zawsze coś tam się znajdzie i też negatywnego. Więc dobra, przemyślimy, zobaczymy, pomyślimy, pożyjemy. O, pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem ja uciekam, trzymajcie się mordeczki, dzięki za uwagę. Nie zapomnijcie, proszę was, zostawić łapkę w górę. I jeśli jest taka możliwość, bardzo was bym o to prosił, udostępnijcie ten filmik, aby to poszło sobie troszeczkę dalej. Tyle, dziękuję, trzymajcie się, powodzonka, elo.